szybki wjazd, to naprawdę Wam się może spodobać. Patrzcie się na to. Siema, siema, w kolejnym odcineczku Strongholda Krzyżowiec lecimy dalej z koksem. A więc, jak widzicie, miał być to odcinek, jak uzbieram ekipę całą do ataku, ale przydarzyło się coś ciekawego. Zaczęli mnie atakować i ci, i ten drugi zaczął wysyłać na mnie wojska. Poważnie. Zaczęli na mnie wysyłać poważne wojska. Duże wojska. A więc ja już powoli uzbierałem jakąś tam ekipę. Twój duch jest słaby. Bądź bardzo. Już tutaj tego wykonnych szybko. Potrzeba nam. Oni są najważniejsi w tym Strongholdzie i asasyni. Tak. Moi żołnierze mnie zawodzą. Oni są najważniejsi. Czemu? Jeszcze szybka jazda konna. No, szybki. Jesteśmy atakowani. Szybki rush. Tylko można zraszować. Nie masz wystarczającej ilości towarów. To się szybko dzieje. Już mam 17 i już robimy kolejne 17. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Jest sposób, żeby zatrzymać wszystko, co akurat robimy. W tym momencie samym robić z tych samych konnych, czyli powiedziałem jakieś 30, 40, może 50 konnych. Później po tym przewrócić wszystko do pracy z powrotem. Tak jak widzicie, atakuje nas z dwóch stron, więc on idzie na pierwszy ogień. Mało kasy ma. Będzie zniszczony jak... Oni są najważniejsi tutaj, no. Robimy tak, odjeżdżamy. Tak, że podjedziemy tutaj, oni uruchomią teraz to, a my tutaj, to... Dla nas to będzie mała strata. Jeśli by w tym Strongholdzie był automatyczne dodawanie wojska, że przygotował, żeby dodawało 30-40 wojsk automatycznie czy coś, wiem, że w tamtym Strongholdzie nawet tego nie zrobili jeszcze, bo chyba raczej twórcy zbyt bardzo odwiliby to kraczą rozgrywkę grania w Strongholda. To by była zbyt prosta rozgrywka dla graczy, nie? To tak jakby sam komputer działał za... To tak jakby sam komputer robił wszystko za nas, a my tego nie chcemy. My chcemy się bawić tą grą. My chcemy widzieć nasze efekty. To co robimy w każdej chwili. Jak robimy. My po prostu chcemy wiedzieć, tak? To my to mamy wygrać. Nie komputer ma za nas. My musimy to wygrać sami. To jest nasze jakby... Nasz skill, no. Także... Trochę im coś to niszczymy, trochę ten, ale no to... My trochę wojsk tracimy, no ale cóż... Ale to nie daje jakichś tam małych tych... Bo już co robimy? Już kolejną 24. Potrzeba nam nowych rekrutów. I kolejnych wysyłamy na tamto miejsce. Kolejną osobę. Ruszać się. W kolejnym tempie. Widać, nasi tutaj ładnie wygrywają. Starałem się wygrywać. Jakbym mógł podpalaczy wysłać tutaj, nie? To samo by było. Szybkość poruszania się wojsk, to znaczy od tego, kto się z kim idą w tym momencie. To jest właśnie zmiana, bo w SD było inaczej, że... Chyba było inaczej. Nie pamiętam. Musiałbym tamtą też zagrać. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Jednakże, no cóż, nie mam kasy, żeby kupić na razie... Budujemy kolejne. Potrzeba nam nowych. To wygramy. Będzie to się przedłużało, no ale wygramy to spokojnie. Myślę, że jak najbardziej tylko uzyskam po prostu większą ilość konnych. I szybka rozgrywka po nich będzie po nim. Nie masz wystarczającej ilości towarów. 16.
Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Już kolejni. Mam ekipę. 12 tu. Na rozkaz. Tych. Szybki marsz. Ser. Ci. Tu. Na ramię broń. Ci. Ruchy, tu. Ruchy. Ci konno. Tu. Teraz co robimy? On nie ma z nami kompletnie żadnych szans, no więc... Niestety, no komputer nie podjął zbyt jakbyś takich trafnych decyzji czy coś, no widzicie, teraz nasze balisty już atakują. Samoczynnie już robią atak na tamtą tą stronę. A my spokojnie sobie... spokojnie niszczymy, nie? Komputer jak komputer nie myśli, więc... Komputer działa tylko jednym schematem, taki ma schemat wbudowany, więc robi tylko to co ma wbudowane. Zapełniony mój. No niestety spichlerz. Musimy szybko, dobra. Spichlerz, to jest spichlerz. No. Tak, no ktoś by mówił, cheaty, nic, nie, żadnych cheatów nie używał. Nie cheatuj. Także nie można cheatować. Jeśli będziecie cheatować, to nie masz wystarczającej macie po co grać w tą grę. Nie masz wystarczającej. Cheatowanie w tej grze jest jakby z tym, że jesteście bardzo słabi, że nic nie potraficie sami zrobić. Tym jest właśnie cheatowanie nawet no, akurat w tą grę na przykład. Tamte gry, kolejne gry tak samo. Im więcej czytujesz, niczego się nie nauczysz. Jak grać, jak cokolwiek robić. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Tu byśmy musieli jakoś wleźć. A to sobie rozwalimy. Zrobimy tak. Robimy tak. W 70. Szybciej przyjąć kasę. Wiadomo. A, widzicie, komputer jest bezrozumnym stworzeniem. By oczyścić twój zamek. On w tym momencie wiadomo, próbuje. Nie mogę się zachwiać. Muszę być silny. Bo w tym momencie próbuję coś uzyskać, no niestety, no nic mu się nie uda. Jak tylko wejdą asasyni i ci już zesponił. Będę się starał przejąć wszystko. No już moi biegną, więc tu już tego pana zaraz z głowy. Aj, przeklęte krzesło. Widzę tylko godzinę, która jest. Mamy godzinę 19:50, jest wtorek, 25 sierpnia. Więc nie zdziwcie się, jak filmy będą później. Może ze względu na czas, jaki... może tak. Jutro dopiero do pracy idę, dzisiaj mam wolny akurat ten jeden dzień. Jak czasem mam jeden dzień w tygodniu wolny, czasem mam w ogóle nie mam wolnego, po prostu pracuję i... Tak jest. Ja po prostu cały czas pracuję, tak. Tak czasem bywa.
Czasem mam tak, że mam mamy dwa dni nadchodzimy. W tygodniu. My są pałkarze. No będzie, o, nie chciało ci się nagrywać, a no nie chciało mi się. Ruszać, psy. Czy wam się czasem czegoś, czy coś chce, czy nie chce? Większość z was, młodzi teraz, mają koniec wakacji. Co się robi na koniec wakacji? Stara się wykorzystać jak najlepiej ten czas. Dobra, zabiliśmy kolejnego. I powoli atakujemy na kolejnego turnia. I teraz tak, konna. Szybka konna. Na pozycjach. Uwaga! Tych panów tutaj. Zbrojownia jest tutaj. Balista ustawiona na pozycji. To całkiem spory dystans. Mój panie. Tych panów. Już tam zmierzamy. Zaczynamy tak, tak w kolejnym. Tak przy tamtym. Prosta piłeczka. Lecimy z koksem. Wybijamy jak największą próbkę. Im szybciej wybijemy, tym lepiej dla nas jest. A w międzyczasie nasi podchodzą już pod mury. Na rozkaz. I oni i ci, więc jak widzicie, polecenia. Już podchodzą pod mury z dwóch stron. I mi zaraz dojdzie jeszcze kolejny. Mam jakieś, no, może tam jest zapewnione coś olać, to już nie musimy, już tym przejmować. Powiem, że dla nas mało ważne, zbrojownia zapomniana. Już po prostu będziemy korzystać z tego pełną parą. Kursy podrostajemy koniami. Atakujemy tutaj tego. Sir, tutaj. Przeładować tego. Broń. Gdzie mamy asasynów? Gdzie mamy tych? Asasyni. Koniec bajki na ściankę. Gdzie mamy tych? Koniec bajki. Do niszczenia. Zbrojownia jest zapełniona, mój panie. A my w międzyczasie sobie oczyścimy ładnie zbiorownię. Zbrojownię. Zbiorownię. Sprzedamy. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Już nie masz wystarczającej potrzebne. Ilości towarów. Wiadomość od opata. Nie mogę się zachwiać. Sprzedajemy sobie na spokojnie. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Spichlerz, zbrojownia. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Widzę, że czasem też w starym Stronghold'zie dało się też ilości towarów. Zablokować. Też jakoś tak strasznie było, że... Nie masz wystarczającej ilości towarów. Może nie masz taki wystarczającej ilości towarów. Udało się coś jakby uszkodzić, nie? Wystarczającej ilości w grze. Dobra, no więc powracamy zresztą. My tu gadu. Gdzie jest król? Nie, króla. Zniszczymy go, no to wyszły chyba trzy filmy. Chyba trzy filmy wyszły, tak, to mi się zdaje. Tak mi się zdaje, że wyszły chyba trzy filmy. Wiadomość od zapamiętam sobie te pory. Wiecie co? Nie będę dodawał żadnych jakichś pierdół czy czegoś. Czyli po prostu następnym razem skrócę sobie trailer czy coś i będzie krótki trailer. A teraz dodam po prostu na dzień dobry bez trailera. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na tym. A więc przeszliśmy bitwę w Elcie. Czyli to był odcinek
To był odcinek 6, to jest odcinek 7, to będzie odcinek 8. Odcinek 8, z kim będziemy walczyć na odcinku 8? My z tym, z marszałkiem na tych trzech. Będzie to ciekawa walka, a więc dzięki wielkie za oglądanie mnie. Dzięki wielkie za subowanie, jeśli subujecie. A więc zapraszam do oglądania moich odcinków z tej gry. Dla każdego coś ciekawego. Jeśli macie propozycje co do filmów, komentujcie, wysyłajcie komentarze pod filmami. Jeśli jesteście hejterami, hejtujcie. Im więcej waszych hejtów, dla mnie lepiej, no bo jakby będę miał ruch na kanale dzięki hejterom właśnie. Hejterzy pomagają, no. Jakby nie było, po coś są hejterzy. Dzięki wielkie. W następnym odcinku będzie odcinek, ten odcinek, który teraz będzie odcinek 9.